W dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Paweł Tkaczyk, który przyjechał do nas prosto z Wrocławia. Udało nam się nagrać bardzo ciekawy odcinek i w sumie nie wiem, czy to była rozmowa o marketingu, o Pawle, o tym, jak budować swoje pozycjonowanie, bo była bardzo wielowątkowa, bardzo ciekawa. Godzina nagrania minęła dla mnie w 10 minut. Mam nadzieję, że znajdziecie tam dużo ciekawych rzeczy. Na pewno poznacie lepiej Pawła, ale też zrozumiecie, jak działa marketing w XXI wieku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, opowiadają swoje historie. Dzisiaj gościem będzie Paweł Tkaczyk, ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, kliknijcie na ten guzik magiczny subskrybuj, obserwuj, gdziekolwiek jesteście. Paweł będzie miał dla Was książkę do rozdania. Na koniec zadamy Wam interesujące pytanie, które warto w komentarzu na YouTubie umieścić i stamtąd wybierzemy osobę, która dostanie tę książkę. Pawle, witamy Cię w audycji Zaprojektuj swoje witam życie. Witam Cię serdecznie. Dziękuję, że zgodziłeś się do nas przyjść. Był taki problem z ustawieniem tego... No ale jakoś widzisz, tego, dograliśmy kalendarze, nie? Udało się dograć kalendarze. Zawsze się moi ludzie skontaktują się z Twoimi ludźmi. Zaraz dojdziemy do zespołów i tak dalej. Ale słuchaj, chciałem o t-shirtach zacząć rozmowę. Dobrze, dla masz tych, fajny t-shirt. Dla tych, co nas słuchają, mamy dwa czarne t-shirty, każdy troszeczkę co innego oddający. Ja mam taki prozaiczny czarny t-shirt z napisem proza, a ty masz taki t-shirt, który na każdym twoim zdjęciu występuje. Tak. Z Batmanem. Tak. Znaczy technicznie to nie jest Batman. To jest znak nietoperza, to jest, ale znak Batmana, jest chroniony jakby, to jest chroniony znakiem towarowym. Znak nietoperza sobie, nieco bliski. Tak, nieco bliski. Ja sobie sam te znaki, znaczy kiedyś zaprojektował mi mój grafik Paweł ten znak, dlatego że kiedyś rzeczywiście używałem znaczka Batmana i kupowałem koszulki z Batmanem, no bo to jest licencjonowane, więc płaciłem za to. Natomiast czasem było tak, że te koszulki się kończyły, bo one się zużywają jednak. Nie zawsze jest tak, że one są w sprzedaży, że akurat jakby nie więc ma licencji. Więc stworzyłeś swoją linię. Więc stwierdziłem, że muszę je doprodukowywać, a ponieważ firmy nie chciały doprodukowywać nawet na własny użytek koszulki z zastrzeżonym znakiem, no to stwierdziłem, że muszę sobie jakby swój własny znaczek zrobić i w tym momencie mam spokój. Jak idę do telewizji, też nie ma problemu ze znakami towarowymi. Czy... O co chodzi? Z tym znakiem nietoperza, dlaczego czy Batmana. Batman? Dlaczego Batman, dlaczego czarny t-shirt, dlaczego żółte logo i tak dalej. I dlaczego to jest takie ważne, że taką masz, taki masz rodzaj podkreślenia swojej marki? No właśnie, to jest kwestia marki, dlatego że w momencie, kiedy budujesz markę, w moim przypadku markę osobistą, to jest coś, czym ja się zajmuję zawodowo, tak, budowanie marek, to jest taki cały schemat, który nazywa się szkielet marki. Wewnątrz tego schematu są różne rzeczy, rozdziały, które upewniają się, że o niczym nie zapomniałeś. I jednym z rozdziałów szkieletu marki jest coś takiego, co nazywa się wizerunek marki, czy też jakby cała graficzna strona ikony marki. I z jednej strony to oczywiście jest kwestia logo, key visuala, tych wszystkich rzeczy, które markę wyróżniają, ale wewnątrz tam jakby jak sobie schodzisz w detale, to jest coś takiego, co nazywa się mundur. To znaczy, że mundur jest sposobem na budowanie rozpoznawalności marki. Kuriera DHL-u rozpoznajesz po mundurze, nie po twarzy. Stewardessę jakiegoś tam Lufthansa rozpoznajesz po mundurze, nie po twarzy. I mundur jest czymś, co sprawia, że jakby mam powtarzalność, bo moja twarz jest może nie tyle niepowtarzalna, co ona się zmienia. Ja zmieniam fryzurę, mogę wyłysieć kiedyś, nie wiem, zgolę brodę czy cokolwiek innego. Nie no, ale zdarza się, tak? Nie wiem, no, będzie jakaś moda zgolę brwi, czy coś tam. Natomiast koszulka jest niezmienna, tak? To jest coś takiego, co jest tym stałym elementem. Plus, kiedy patrzymy na użyteczność pewnych elementów graficznych w marce, ja w momencie, kiedy występuję na scenie, ja muszę być rozpoznawalny na przykład ze 150 metrów. I czarny t-shirt z żółtą plamką. Czarny t-shirt z żółtą plamką robi lepiej niż twarz. To znaczy, że masz problem z rozpoznaniem człowieka po twarzy ze 150 metrów, ale sylwetka plus mundur, tak jakby robi robotę. Więc to jest mundur marki, który zakładam zawsze w momencie, kiedy występuję publicznie. Teraz mnie nagrywasz, więc jakby jestem w mundurze. Co też pozwala mi na zdefiniowanie takiej fajnej granicy między strefą publiczną a strefą prywatną.
To czyli znaczy, to, że ja mam nowy t-shirt do każdego nagrania, coraz bardziej kolorowy, coraz mniej kolorowy, to nie jest dobrym rodzajem munduru? No, możesz mieć jakby inny element, bo to nie jest kwestia t-shirtu. Mhm. Możesz mieć, wiesz, kolczyki, możesz mieć fryzurę tę samą, czy cokolwiek, mam ale... tę samą fryzurę, no, coraz bardziej łysą. No, masz tę samą fryzurę, to jest to wszystko w porządku. Tutaj bardziej chodzi o pewien powtarzalny element, po którym ludzie cię rozpoznają, bo on buduje efekt znajomości. Ja myślę, że to jest to moje cześć. Proszę cię bardzo, to jest twoje na cześć. Dzień dobry, słyszałem którego to... ci zabronili mówić, bo się przesterowuje i tak dalej. Przesterowują się mikrofony i tak dalej. Nie daj sobie wmówić, bądź sobą, tak, i tak dalej. Bardzo przepraszamy załogę, będziemy głośno mówili cześć. Zarabiasz na życie opowiadając historię. To jest audycja o projektowaniu swojego życia. To w jaki sposób dotarłeś do tego miejsca, że możesz opowiadać historię, ludzie ci za to płacą? I czy to był projekt, przypadek, czy coś innego? Myślę, że to była seria przypadków. I teraz to brzmi dziwnie w audycji zaprojektuj swoje nie, życie. Nie, ale wiesz, to logo też pokazuje, że te kropki się łączą. No właśnie, więc tak, to była seria przypadków. Opowiesz nam o tym? Chcesz historię mojego życia? Proszę cię bardzo. Ale musimy się zmieścić poniżej godziny. Dobrze, spróbuję. Nie, wiesz co, tutaj z takiego psychologicznego punktu widzenia, my mamy tendencję do przypisywania przyczyn, albo inaczej, szukania przyczyn w tym, co nam się przydarza. W skutkach, czy w tym, co nam się przydarza. Życie bardzo często jest czymś takim, co nam się przydarza, a my... mamy taką psychologiczną tendencję właśnie do poszukiwania przyczyny i stąd to takie właśnie ciśnięcie we wszelkiego rodzaju struktury, ścieżki czy cokolwiek innego, ale bardzo często to jest kwestia tego, że po prostu byliśmy we właściwym miejscu w właściwym czasie. W 1998 roku byłem we właściwym miejscu w właściwym czasie, dlatego że to oczywiście historia wcześniejsza jest taka, moi rodzice mieli, mają wydawnictwo książkowe, ja się wychowałem wśród książek. Chciałem być projektantem, chciałem projektować litery nawet, bo to nie jest kwestia projektowania okładek do książek, tylko liternictwo to jest taka moja wielka Steve miłość. Jobs. Tak, Jobs skończył kurs typografii. Ja wykładałem typografię gdzieś tam na początku XXI wieku na uniwerku. Natomiast moja przygoda z typografią zaczęła się dużo wcześniej, jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, to brzmi strasznie staro. Ubiegłego tysiąclecia. Ubiegłego ponad tysiąclecia. Więc to. I właśnie, a propos przypadków, musiałbym dosyć dużo o technologii, natomiast przełom tysiącleci, stuleci, to są dwie bardzo ważne rzeczy dla typografii w komputerze. Mhm. To znaczy, że po pierwsze wchodzi pierwsza technologia, która nazywa się Unicode. Wcześniej przed Unicodem komputery kodowały znaki na tablicy, która miała maksymalnie 256 znaków, tak. Co oznacza, że jakby wszystkie znaki, jakie mieliśmy, to było 256. Musiały się zmieścić w 256. Wymyślili to jacyś inżynierowie, wiesz, w latach 40-tych, 50-tych. No bo tyle się mieściło na komputerach wtedy, nie, tak? Nie, znaczy oni generalnie stwierdzili, że to wystarczy każdemu, bo bardziej o to chodzi, że wszystkie znaki, jakie mamy, to 256 spokojnie możemy zarezerwować na znaki. Chińczycy przychodzą i mówią, ej, ale mamy więcej liter w alfabecie, więc to się na pewno nie zmieści, ale wiesz, jakby w zachodniej myśli technologicznej 256 litery, 32 litery, duże, razy dwa małe, duże, plus 10 cyfr, trochę znaków przestankowych, jeszcze nam kuna górka zostanie. Tylko, że no, ci ludzie, którzy to projektowali, nie zdawali sobie sprawy z tego, że w typografii na przykład istnieje, nie wiem, kilkanaście rodzajów spacji, które też muszą mieć osobne kody, kilkanaście rodzajów kresek, półpauzy, pauzy i tak dalej. To się wszystko nie mieściło i to powodowało piekło technologiczne. Tu zakładam, że ludzie nam już odpadają z technicznej opowieści. Ale rozumiem, że przeszliśmy z technologii ASCII na Unicode, ale tak? Z ASCII przeszliśmy na Unicode. Tablica unicodowa ma 64 tysiące znaków, czyli tam w ogóle się wszystko mieści. Alfabet chiński nawet się zmieści. Nawet emoji się mieszczą. I to jest na przykład to, co mamy dzisiaj dzięki Unicodowi, ponieważ tam jest 64 tysiące znaków, nie tylko chiński i wszystkie inne alfabety, ale jeszcze nam zostało miejsce kupa na emoji. Więc to, a w typografii technologia kodowania kształtów znaków, fonty, zmieniała się z TrueType'a na OpenType'a. Kiedyś były Type 1 i TrueType'y. Próbuję zobaczyć, jak to się łączy z twoim projektowaniem. Zaraz ci powiem. Paweł opowiada historię. No więc nie, chodziło o to, że te wszystkie technologie typograficzne to są głębokie lata 80. i one nie przystawały do naszych czasów. I teraz zmieniły się właściwie podstawy kodowania i systemów operacyjnych i wszystkich rzeczy związanych z literkami w komputerze. I teraz są sobie programy do składu i typografii. Na rynku króluje Quark Express, Adobe PageMaker, być może jakiś Ventura jeszcze do książek. Firma Adobe przychodzi z nowym pomysłem. Jeśli są nowe technologie, które pozwalają na robienie z literami takich rzeczy,
które do tej pory komputery nie były w stanie, to oni nie będą przerabiać starego PageMakera, tylko oni napiszą od nowa właściwie program, który nazywał się InDesign. InDesign powstaje gdzieś pod koniec lat 90. Ja jestem w zespole, który polonizuje InDesign. Pracuję jakby razem z Adobe, jakby nad polonizacją InDesigna. Czyli znasz bardzo dobrze ten soft. Znam soft na wylot. I w momencie, kiedy on pod koniec 99 roku zaczyna być w sprzedaży, to pojawia się na rynku potężne ssanie na ludzi, którzy potrafią przeszkolić ludzi z InDesigna, bo on naprawdę potrafi rzeczy, których Quark i inne programy nie potrafił jeszcze przez 10 lat do przodu. Więc tych ludzi, którzy byli w tym polskim zespole polonizującym InDesigna, było 5. W tym jeden z moich znajomych pracował w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym Adobe, który szkolił ludzi właśnie z Photoshopów, PageMakerów i innych rzeczy. Przychodzi do mnie, mówi: Paweł, jest potrzeba na szkolenie z InDesigna. My w tym programie siedzimy ostatnie 2 lata, znamy na każdą funkcję. Może byś przyjechał i przeszkolił ludzi? Bo ja nie wiedziałem, wtedy nie szkoliłem. Mówię, nie wiem, czy ja to potrafię, nie wiem, czy ja to lubię, więc pojechałem na testowe szkolenie. Okazało się, że po pierwsze to lubię, po drugie potrafię. No i tak się zaczęła moja przygoda, czy ze sceną, czy właśnie... I to było bardzo techniczne, to nie było marketingowe, takie to było bardzo techniczne. Na początku szkoliłem ludzi z Photoshopa, ja byłem projektantem, także to jest moje takie podstawowe background. Więc ja szkoliłem ludzi z Photoshopa, z InDesigna, z PageMakera. Potem jakby doszła do tego praktyczne zastosowania typu identyfikacja wizualna, bo od 2000 roku miałem już firmę, która się zajmowała projektowaniem identyfikacji wizualnej, więc z tego też ludzi szkoliłem. Ale mam taką umowę ze sobą, że ja nie cierpię trenerów teoretyków. To znaczy, że gości, którzy uczą cię, jak założyć firmę, ale nigdy sami firmy nie mieli. Więc mam taką umowę ze sobą, że ja się przestanę czymś zajmować, to ja przestanę z tego szkolić. I tutaj jakby wchodzi kolejny wątek do tej historii. Książka, która nazywa się Mit Przedsiębiorczości. Nie wiem, czy kiedyś spotkałeś się z tą książką. No więc właśnie. W dużym skrócie to jest książka, która mówi o tym, że jak założysz, jeśli kochasz coś robić, typu piec ciasta czy cokolwiek, to ostatnią rzeczą, którą powinieneś robić, to jest założenie firmy, która się tym zajmuje, dlatego że wtedy przestaniesz piec ciasta. Bo kochasz piec ciasta, ale założyłeś firmę, więc trzeba zatrudnić ludzi, policzyć podatki. Jakieś takie cuda wiatry zrobić. Ktoś inny będzie w tej firmie piec ciasta. I w tej dobie okazuje się, że zabrakło miejsca już na pieczenie ciast, więc zatrudniasz kogoś do pieczenia ciast, bo wszystkie inne rzeczy też muszą być ogarnięte. I to jest dokładnie to, co mnie spotkało. Założyłem w 2000 roku firmę, która miała się specjalizować w projektowaniu identyfikacji wizualnej, bo kochałem projektować identyfikację wizualną, literki i różne cudawianki. W 2003 roku już nie projektowałem, no bo firma się rozrosła, robiłem inne rzeczy i tak dalej i przestałem. Finanse, zatrudnianie, zarządzanie, tak? Tak, ale nawet nie, bardziej chodziło o to, że marketing, to znaczy, że moi klienci, którzy przychodzili na początku po logo na przykład, biorę to w cudzysłów i w skrót duży, okazało się, że oni nie tylko tego logo potrzebują, oni potrzebują rozkręcić firmę, oni potrzebują zrobić marketing, strategię marki i ja się musiałem zajmować, to są moje studia. Ja kończyłem MBA tak naprawdę o strategicznym marketingu, i bardzo dobrze mi się to, że tak powiem, zgrywało ze wszystkim, ale przestałem projektować. Ale to wyniknęło z potrzeb twoich klientów, którzy przychodzili po identyfikację wizualną firmy. Czy wynikało też jakby z chęci wyróżnienia się. To znaczy w 2000 roku, kiedy ja zakładałem firmę, która miała zajmować się projektowaniem identyfikacji wizualnej, to pamiętaj, biznes polski lata 90. To jest ten moment. Ludzie kojarzyli identyfikację wizualną jako szyldy i wizytówki. Mówiłem, projektuję szyldy i wizytówki. Ja mówię, nie, Kunan, oglądałem się w Ameryce, systemy identyfikacji wizualnej. Rozumiemy, nie? Właśnie o to chodzi, że w 2005 roku właściwie w ofercie każdej agencji już były systemy identyfikacji wizualnej. W 2000 roku było 5 firm, które się tym zajmowały, więc my jakby w ramach ucieczki, i my w ramach ucieczki do przodu stwierdziliśmy, że będziemy się zajmować strategią, że będziemy doradzać klientom w strategiach. I pamiętam taką cudowną rozmowę gdzieś koło właśnie 2005-2007 roku z znajomym moim, który też prowadził agencję i mówi: no tak, ale te strategie to my sprzedajemy właściwie 2 na rok, także to strasznie słabo idzie. Ja mówię, stary, my sprzedajemy ich jakby 2 na miesiąc i to i tak i tylko dlatego, że obrobić, mamy tylko takie moce przerobowe, więc ja przeprojektowałem zespół, który na początku składał się właśnie z grafików. W tej chwili mamy też strategów i innych ludzi, bo w tej chwili jakby komunikacja i strategia przynoszą nam dużo więcej pieniędzy i zajmują nam dużo więcej niż właśnie projektowanie identyfikacji. To jest historia, zanim stałeś się tym sławnym Pawłem Tkaczykiem. A co się stało, żeby stać się takim osobą? Pamiętam twój post sprzed roku, jak na Instagramie przekroczyłeś sławetne
10 tysięcy, które tam ci zmienia sposób działania, algorytm i tak dalej. I napisałeś, teraz już jestem influencerem, coś w tym stylu, co mnie bardzo rozbawiło. Przy naszym tam 1300, zapraszamy na Instagram za projekty swoje życie. Bardzo potrzebujemy waszych lajków, mamy chyba 1322 osoby, tak jak nagrywamy. Ale co się stało, że twoja persona stała się tak, albo co zrobiłeś, przepraszam, tak a propos przepisywania. A propos projektowania, tak, nie? Co zrobiłeś, że twoja persona stała się tak rozpoznawalna? I czy zrobiłeś to specjalnie, czy to tak wyszło, czy... Muszę się odnieść do jakiejś takiej filozofii. Właściwie nawet pogadajmy o hinduizmie i tak dalej. Większość ludzi, jak myśli o hinduizmie i filozofii, kojarzy coś takiego, co nazywa się karma. Nie? Karma to jest to, co cię spotyka. Ale tam jest druga część jeszcze, ona się nazywa dharma. Dharma to jest to, co z tym zrobisz. I kiedy pytasz, jakby co cię spotkało to, i tak dalej, to ja uważam, że to, co się dzieje w życiu, to jest przecięcie tych dwóch rzeczy. Z jednej strony są rzeczy, które cię spotykają, a z drugiej strony to są rzeczy, które z tym robisz. Tak? No, bo możesz nic nie zrobić, możesz, to odejdzie. Tak, i to odejdzie, więc ja oczywiście, że reagowałem na zmiany na rynku, czyli to nasze przebranżowienie się w kierunku strategii, to była jakaś reakcja na zmianę rynku, natomiast... Bo konkurencja urosła. Konkurencja urosła, myśmy chcieli robić coś innego, myśmy na przykład wierzyli zawsze, że edukacja klientów, to jest to, co nam zapewnia. Myśmy się przez 20 lat istnienia mojej firmy, myśmy się 2 czy 3 razy reklamowali w taki sposób tradycyjny, że ja wrzuciłem reklamę do gazety czy coś tam. Natomiast ja od 2003 roku prowadzę blog, na którym dzielę się wiedzą, dlatego że ja wierzę, że to, co my sprzedajemy, to nie jest wiedza. Klient mi nie płaci za wiedzę. Klient płaci mi za to, żebym ja zrobił to, czego on się dowiedział, że nie wie. Czyli, wiesz, on myślał, czyli wdrożenie praktycznej wiedzy. Tak, że on myślał, że jakby robienie, nie wiem, marketingu jest proste, a potem pokazujesz mu schemat, mówi, tu jest 10 punktów, które musisz mieć, żeby twój marketing hulał jak dobrze naoliwiona maszyna. On mówi, wow, nie wiedziałem tego, nie mam czasu na zrobienie tych rzeczy, nie przeszkadzało mi, jak tego nie wiedziałem, a teraz mi przeszkadza. Paweł, czy mógłbyś to dla mnie zrobić? Nie? Czyli wy robicie dwie rzeczy, strategię i wdrożenie. Wdrożenie w dużo węższym zakresie niż strategię. Znaczy my robimy tam obsługę komunikacyjną, piszemy teksty, obsługujemy social media i tak dalej, natomiast też projektujemy, ale raczej to są specjalistyczne projekty, czyli identyfikacja wizualna, jakieś key visuale. Czyli to te korzenie zostały. Tak, no, nie, ale jak przyjdziesz do mnie po wizytówkę pojedynczą, czy pojedynczy projekt reklamy prasowej, to prawdopodobnie nie, bo to jest za mały projekt. Prosił cię, żeby nie wizualizacji dla ZTZ Media, który jest naszą taką firmą jako całościowo, za projektuj swoje życie i w tym są wizytówki, wszystko inne, jak tak, rozumiem. Tak, wszystko, natomiast nie, to bardziej chodzi o to, że czasem się zdarzają klienci, którzy przychodzą i mówią, ej, mamy reklamę prasową, tam, czy możecie ją zaprojektować? A nie, to rozumiem, że to nie o to chodzi. Come on, tak? Jakby robimy większe rzeczy. To mam pytanie, strateg, czyli kto? Strateg, czyli człowiek, który zabiera firmę z punktu A do punktu B. To jest najprostsza definicja. Natomiast strateg, na przykład dzisiaj w marketingu, bardzo mocno, to jest człowiek, który uświadamia ludziom, że oni nie mają zielonego pojęcia, gdzie jest punkt A i gdzie jest punkt B. To nie wiedzą, gdzie są? Tak, właśnie o to mi chodzi, że połowa marketerów na przykład nie mierzy skuteczności działań reklamowych. Czyli primo nie wiedzą, gdzie są i nie do końca wiedzą, dokąd czy powinni dotrzeć? Oni mają ogólne pojęcie, że chcieliby mieć, wiesz, więcej klientów czy coś tam, czyli ogólne pojęcie dotyczące kierunku. Jestem w lesie. Tak, i chciałbym z niego wyjść. Natomiast dokładnie, ile kroków trzeba zrobić, ile to będzie kosztować, to wymaga pomiaru, bo to jest kwestia zaplanowania podróży, bo to jest, ja zawsze porównuję stratega do gościa, który planuje podróż. I chcesz się znaleźć, nie wiem, stąd w Egipcie, ja ci powiem, spoko. Tylko, że będzie to kosztować tyle, zajmie to tyle czasu i potrzebujemy takich, a takich zasobów. I proszę bardzo, strateg to jest też człowiek, który ci mówi, to jest niemożliwe. Chcesz być w Egipcie teraz, na przykład za godzinę, nie da się zrobić, nie? Okay. Więc to. I strateg na kilka sposobów. Znaczy strateg marketingowy, ale też strateg biznesowy. Czyli jakby człowiek, który pomaga rozwinąć biznes i marketing. Osobno troszkę. Pawle, występujesz na konferencjach dość dużo. Widać ciebie na nich. Co ci to daje? Rozpoznawalność. A po co ci ta rozpoznawalność jest?
Znaczy, po pierwsze mi to daje pieniądze, tak? Znaczy, ludzie mi płacą za to. Okay. I 10 lat temu, czy 12 lat temu występowałem za darmo, w tej chwili biorę za to pieniądze. Mm-hmm. I jest to jakieś źródło przychodu. Natomiast oprócz tego, to mi się bardzo ładnie zgrywa z biznesem, dlatego że jeśli masz rozpoznawalność, masz efekt znajomości, to ludzie przychodzą do ciebie, tak? Jakby budujesz wizerunek eksperta. Czyli jest górą lejka sprzedażowego dla ciebie. Tak, absolutnie tak uważam. Mhm. To znaczy, że zajawiam bardzo często na konferencji jakiś temat i ludzie mówią, bardzo mnie to zainteresowało, czy możemy o tym więcej porozmawiać, wdrożyć to w firmie, bo uważam, że na przykład tego potrzebuję. A bez tej gadki ze sceny nie byłoby tego, bo oni by nie mieli tej świadomości. Doradzasz wielkim markom w Polsce. Zdarza się. Jak je znajdujesz? Czy to one ciebie znajdują? Nie, one mnie znajdują. To znaczy, że czyli w tej chwili jestem... ty już nie pukasz do drzwi? Nie. W tej chwili jestem na takim etapie biznesu, że my właściwie mamy tylko i wyłącznie inbound. Mhm. Nie mamy żadnego procesu w firmie zdobywania nowych klientów. Nie masz handlowców? Nie mam handlowców. Mam w ogóle stanowiska w mojej firmie są wymyślane samodzielnie przez ludzi. Nazwa stanowiska? Nazwa stanowiska. Ja na przykład w mojej firmie jestem wszechojciec, tak? I to jest my mamy dwa stanowiska. Jakie macie? Królowa Szwecji i król Szwecji. No więc proszę bardzo, nie? I to jest świetne. Natomiast to stanowisko pierwszej linii u mnie nazywa się Anioł Stróż. I to jest Anioł Stróż klienta właściwie. Okay. Tak? Po 20 latach prowadzenia agencji reklamowej ja nie do końca wiem, czym zajmuje się account manager. Ale wiesz, czym zajmuje się Anioł Stróż u ciebie w firmie. Ale dokładnie wiem, czym powinien zajmować się Anioł Stróż. Bo to, czym on się zajmuje, account manager znowu, ja mniej więcej ogarniam, ale czym się powinien zajmować, po czym on pozna, że zrobił dobrą robotę, czy ona w tym przypadku, zupełnie inna sprawa. A Anioł Stróż? Kurczę blade. Klient jest zadbany? Jest spoko. Nie jest zadbany? I to są tak proste definicje? Tak, jakby, wiesz, Magda, która jest strategiem, ma nazwę stanowiska Mag, na przykład. Od Magii, czy od Magdy? Czy... Od Magii i od Magdy właściwie po części. Patrycja, która się zajmuje dokumentacją, jest finansowa i tak dalej, nazywa się Widzialna Ręka. Tak się podpisuje po prostu, tak? To znaczy, że Widzialna E-mailu? Ręka... Tak, w mailu. No, mamy wszyscy stanowiska oficjalne. Mówiłeś w samochodowym wywiadzie z Michałem zresztą, bodajże to tam było, że Patrycja w pewnym momencie przyszła, zaczęła ci układać finanse i tak. Odkryła, że masz klientów, do których dokładasz, nawet absolutnie o tym nie wiedziałeś. Absolutnie tak. Bez tego bym sobie nie poradził. Czyli bez osoby, która... A to jest osoba finansowa, księgowa, czy połączenie tych funkcji? Czy Patrycja jest współwłaścicielem firmy. Okay. I ogarnia całą tę część, za którą ja nie odpowiadam, czyli... I bardzo dobrze się z tym bardzo czujesz. Bardzo się cieszę, że za to nie odpowiadam, czyli jakby wszystkie te finanse... dokumenty, papiery, czy jakby to legal umowy stuff. Tak, to jakby te rzeczy, bo ja jestem gościem, który, wiesz, umawia się z ludźmi na uścisk ręki, czy też w COVID-zie ojciec, na żółwika. Wszechojciec. To Wszechojciec. Mitologia nordycka. Tak, tak. Natomiast no, Patrycja jakby jest tą osobą, która zaraz potem przychodzi i mówi, Paweł wam uścisnął rękę, ale to jest umowa do podpisania, nie? Więc, widzialna ręka. Widzialna ręka, absolutnie. A skąd pomysł na takie nazywanie osób stanowych? Sami się nazywają, nie, to nie ja. Ale kto to wymyślił? No w pewnym momencie takie artefakty kultury w jakiś sposób się tworzą, pamiętasz? Nie, no to oczywiście, że to ja zrobiłem, w sensie napisałem w ogóle książkę o tym w zakamarkach marki, jest o tym, że generalnie, właśnie, bardzo dobrze powiedziałaś, artefakty kultury. W momencie, kiedy tworzysz agencję reklamową i przenosisz do niej nazwy stanowisk z innej agencji reklamowej, to właściwie bierzesz kulturę innej agencji reklamowej. Ja usiadłem z moimi ludźmi i powiedziałem, słuchajcie, to są wasze odpowiedzialności. Pal diabli, jak się nazywa to stanowisko, ale to są wasze odpowiedzialności. Napisałeś je. Tak. I teraz jak byście to nazwali? I teraz Adriana, która jest aniołem stróżem, jakby ma odpowiedzialności, klient ma się czuć dobrze, telefony mają być odpowiedzialne i tak dalej, i tak dalej. Masz pilnować, tak? I ona mówi, spoko, anioł stróż. Nie? I zostało. W ten sposób wygląda. Tak. Mieliśmy kiedyś, jeszcze jak projektowaliśmy interakcję, w ogóle był Flash jako technologia. Nasz koleś, który projektował Flasha, nazywał się Flamaster. Nie? I to też taka gra słów, ale wiesz, masz wymiatać we Flashu, no jakoś mi spokój, Flamaster, nie? I to jest, można tą kreatywność mieć swoją i też się dobrze poczuć. Absolutnie. Tak? I ludzie jakby mają, czują własność, tak? Ownership tego swojego stanowiska i odpowiedzialności, a ja uważam, że to jest dużo lepsze niż, wiesz, mówisz, zatrudniam cię na stanowisko account managera, czyli ku na co? Nie mam pojęcia, co to jest account manager. To nawet nie jest polskie no nie, zarząd, ale tak? Wiesz, ja jestem oficjalnie, jestem prezesem zarządu. Nie mam kuna zielonego pojęcia, jaki jest zakres obowiązków prezesa zarządu. Mhm. W sensie, kiedy prezes jest dobry, a kiedy prezes jest zły. Wszechojciec, kiedy jest dobry, kuna wiem. Natomiast kiedy prezes jest dobry,
Nie mam żadnego pojęcia. Ale do Urzędu Skarbowego idziesz również jako wszechojciec? W Urzędzie Skarbowym nikt nie pyta o moje oficjalne stanowisko, więc... Nie musisz się tłumaczyć, tak? Myślę, że nie. Okej, dobrze. Podobno, a propos Michała, podobno jesteś osobą, którą twoje posty najlepiej sprzedają usługi Brand24. Tak też słyszeliśmy. To jest legenda. Tak. To jest legenda? Znaczy nie, no jest w tym prawda oczywiście. To znaczy, urban że meet, tak? Był taki czas, że założyliśmy się z Sadkiem, że oni robili promocje na Black Friday, to były jeszcze czasy, kiedy Brand24 nie było takim znanym narzędziem. I założyłem się z Sadkiem, że wyśle newsletter, który sprzeda więcej kont na Brand24 niż ich promocja Black Friday'owa. No i wygrałem ten zakład. I zakład był o to, że Sadek przyjedzie mi umyć samochód. Przyjechał? Film z tego jest przecież. Okay. Umył samochód, w ogóle przebrany w sukienkę i o Jezu. Straszne rzeczy. Także, a jak się poznaliście z Michałem? Wiesz co, zawodowo, to znaczy, że poznaliśmy się na jakiejś konferencji we Wrocławiu, bo widzisz, też pytałeś o ten wątek, jak ja zacząłem występować, a myśmy go w sumie nie skończyli, a to jest tak, że jakieś 12 lat temu zaczął się taki trend na barcampy w branży marketingowej, czyli takie małe konferencje i po różnych miastach i tak dalej, ochotnicy robili, myśmy jako Midea organizowali sobie jeden taki barcamp, o tematyce brandingowej, ale ja też występowałem na innych, no i właśnie z Sadkiem się poznaliśmy na którymś takim barcampie. I to się rozwinęło później. Zaiskrzyło, no i w tej chwili już... Wiesz, on tutaj był, nie dziwi mnie, że między wami zaiskrzyło. Nie, no ja się śmieję, bo na przykład, wiesz, mówiłeś o moim Instagramie, ja czasem robię taką analizę, z kim mam zdjęcia na tym Instagramie i wychodzi na to, że jakby mam najwięcej zdjęć z Natalią Hatalską, z Michałem Sadowskim i z Martyną Wojciechowską. To właściwie są jakieś takie trójka ludzi, z którymi się... Masz bliskie kontakty i to działa, tak? Tak, tak. Jakby i to jest... I to widać na Instagramie, tak? Że czasem jak się spotykamy, to ze Sadkiem po prostu jest tak, że nie mamy normalnych zdjęć też. Twój pierwszy duży deal w agencji, taki naprawdę duży, że pamiętasz, że tak zrobiłeś... Co to było? Wiesz co? Robiliśmy dla Amrestu markę restauracji. Amrest to są ci goście, którzy operują... Ja wiem, ja znam Henry'ego. No więc właśnie, no za Henry'ego. Robiliśmy markę restauracji, która nazywa się Rodeo Drive. One były we Wrocławiu, one były w Poznaniu, one były w ogóle w Pradze czeskiej. Marka... Największy komplement w ogóle, jaki dostałem, bo cudowna praca to była, półtora roku takiej roboty dosyć intensywnej. A to jest wszystko, od menu... Od początku, znaczy myśmy zrobili marketing, bo tutaj restauracja to jest operations, tak, marketing i potem tam biznes. No więc my cały marketing. Okay. Marka, komunikacja, wystrój restauracji, jakieś tam cudawianki. I teraz najcudowniejszy komplement, jaki dostałem po tej robocie, był taki, że gdy przyprowadziłem kogoś do tej restauracji we Wrocławiu, to była pierwsza, bo to potem sieciówka, to było, że ktoś powiedział, ale jak to we Wrocławiu to powstało? Przecież myśleliśmy, że to jest przeflancowane amerykańskiego konceptu, bo to założenie było takie, że przeflancowane amerykańskiego, tak. Myśmy wszystko zrobili, od nazwy, wiesz, bo oni przyszli do nas jakby z tematem, tak? Chcemy mieć amerykańską restaurację. Tex-Mex. Tex-Mex, tak, no, co a la Fridays, tak? Tak. Więc w ten sposób. I zrobiliśmy wszystko, i potem, jak ludzie przychodzili, myśleliśmy, że to jest franczyza amerykańska. Ja mówię, świetna robota, Tkaczyk. Jak taki klient przychodzi? Czy jak się go zdobywa? Wiesz co? Konceptem. To znaczy, że poszliśmy do nich i pamiętam, że byłem totalnie zestresowany, ponieważ oni ogłosili przetarg, na którym w ogóle ludzie mieli już coś pokazywać. Projekty. Natomiast my poszliśmy i powiedzieliśmy... Bez projektu. Poszliśmy i powiedzieliśmy, to powinno tak wyglądać. Tu jest nazwa. I to jest jakby wizja, tak jak ją budujemy, ale słowami. Słowami, absolutnie, bo nie ma sensu pokazywać projektu logotypu, nie chcieli logo, tak? Ja mówię, logo to jest konkurs piękności. Logo i to też jest coś, w co wierzę od samego początku i jakby tak się zdobywa klienta. Czyli mówię, ogłosiliście konkurs piękności, natomiast logo jest częścią, malutką częścią wielkiej komunikacji. I ja przychodzę wam pokazać, jak sobie wyobrażam komunikację, a logo jest naprawdę kwestią wtórną do tego. Oni mówią, dobra, jakby pożegnaliśmy się z tymi gośćmi, którzy przynieśli logo, chcemy tę komunikację zrealizować. Czyli niespełnienie warunków przetargu w pewnym sensie spowodowało, że wygrałeś przetarg. Ja bardzo często tak robię. To znaczy, że też jak doradzam firmom, to nazywa się wywracanie stolika, tak? Czyli przychodzę i wywracam stolik. Mówię, nie będziemy grać w te karty, dlatego, że jest kupa rzeczy, bo
To nie jest kwestia... To między innymi, po to tutaj jest szachownica z kartami. Żeby kości. Wywalić stolik? To zaraz bardzo ci opowiem. Chętnie, dobra. Natomiast nie, to jest kwestia tego, że to nie jest jakieś mądrzenie się, tylko bardziej chodzi o to, że moi klienci bardzo często są świetni w prowadzeniu restauracji, czy w prowadzeniu piekarni, czy czegokolwiek innego, ale nie mają pojęcia o komunikacji marketingowej jako całości. Czyli oni wiedzą, nie jest ich broszka, absolutnie. I oni chcą logo, a ja wtedy przychodzę i mówię, słuchajcie, nie potrzebujecie logo, bo to są cztery rzeczy, których nie wiecie jeszcze, że potrzebujecie, i to jest to wywracanie stolika. I to się świetnie sprawdza, jakby pokazanie klientom, że mogę im pomóc bardziej, niż oni myśleli, że mogę im pomóc. I oni wtedy mówią, chcę to, tak, absolutnie, pomóż nam bardziej. Czy zewnętrzny strateg może osiągnąć więcej niż wewnętrzny zespół marketingowy? Oj tak, bardzo często. Ale dlaczego? Ale to nie jest kwestia tego, że jesteś zewnętrznym strategiem. Znaczy, może inaczej, osiągnąć więcej. Ja bardzo często przychodzę do firmy i mówię rzeczy, które ludzie wewnątrz firmy mówili już wielokrotnie. Ale nie były słuchane? Ale nie były słuchane. Właśnie dlatego, że... Przez to, że jesteś autorytetem, to jest tak, słuchane? Myślę, że jest coś takiego jak transfer autorytetu. Myślę też, że jest coś takiego, że jeśli człowiek z zewnątrz, po właściwie krótkiej diagnozie, widzi to w sposób dosyć oczywisty, to ludzie zaczynają doceniać to, że to jest rzeczywiście widoczne, to nie jest nasz wewnętrzny problem, tylko to jest rzeczywiście widoczne. I ten młodszy marketingowiec, który o tym ciągle mówił, to jednak miał rację, absolutnie tak? Miał rację. Ja bardzo doceniam takich ludzi, ale też widzę, że zdarza mi się uczestniczyć w takich projektach, gdzie mówię właścicielowi firmy rzeczy, które jego dział marketingu, dobry, dobrze wykształcony, dobrze wychowany, mówił od jakiegoś czasu. I on mówił, ale on tobie też mówi, nie? Nie, no mi nie mówi, nie, właśnie o to chodzi, oni wtedy włączają oni zmiany. Oni wtedy przyklaskują na to, co ty mówisz? Czy... Najczęściej tak, to, bo wiesz... Bo wreszcie jest głos, który przekona... To jest jedna rzecz, poza tym pamiętaj o tym, że ja tam nie zostanę. Mhm. To nie jest wojna o wpływy w żaden sposób, tylko oni mają realizowane to, co chcieli zrealizować. A nie byli w stanie. A nie byli w stanie, a był człowiek, który, nie wiem, w dwa tygodnie, czy w dwa dni, w zależności od tego, jak duży to jest projekt, powiedział to samo, a potem ten człowiek wyjdzie. To nie jest tak, że nigdy nie wróci, tak, ale nie, on nie od tego jest, a oni będą realizować, więc tutaj ja nie mam wrogów pod tym względem, że powiedziałem to samo, co dział marketingu. A co jest takim największym wyzwaniem dla ciebie w rozmowie z klientem? Rozmowa z właścicielem, z prezesem, z marketingiem, czy w ogóle oświecenie siebie i ich co do problemu? Znaczy, czy coś innego? Wiesz co, to jest tak. Rozmowa bardzo często, właściwie w większości, zaczyna się od słuchania. I to nie jest problem. Znaczy, ja lubię słuchać. Jestem gościem, ludzie, którzy znają mnie prywatnie, wiedzą, że jestem introwertyczny, jestem małomówny generalnie. To bardzo ciężko. Ty jesteś małomówny? Jestem małomówny. Gdybyś mnie znał prywatnie, wiedziałbyś, że jestem małomówny. Czyli jak wchodzisz, o to przepraszam, zostawmy biznes, bo dobra. To się zrobiło nagle ciekawszym tematem. Czyli jak wchodzisz w buty i w mundur tak. Tego Pawła Tkaczyka, tak. To jesteś inną personą. O Jezu, tak. I nie masz problemu z introwertycznością, mówisz i... Znaczy mam problem, masz ale masz historię, ale go nie widzisz. Potrafią... Jakby to, ja uważam, że mistrzostwo polega na tym, że wychodzisz na scenę i mówisz i ludzie uważają, że to jest twój naturalny stan. I właśnie ciężko im uwierzyć czy cokolwiek innego. Natomiast wiesz, nie ma co tym epatować, natomiast no, to jest moja praca. Wkładam koszulkę, ja zmieniam się i no, nie potykam się, bo to nie o to chodzi. Energetycznie to cię dużo potem kosztuje? O jest, bo strasznie. I po tym wywiadzie będziesz zmęczony? Zmęczony po wywiadzie. Ja, generalnie jest tak, że jak ja kończę na przykład pracę, całodniowe warsztaty u klienta, to ja najczęściej w epoce jeszcze pre-COVID, ja szedłem do kina, bo ja potrzebuję naładować energię z dala od ludzi jakby samotności, tak, w tym kokonie. Więc szedłem do kina, najczęściej chodzę sam do kina, siadam sobie na dwugodzinnym filmie, im głupszy, tym lepszy. Czyli to nie musi być jakiś ambitny film? Boże, tylko... właśnie odwrotnie, nie powinien być ambitny, bo ja potrzebuję się, ja to nazywam ten proces odmóżdżenie. No więc właśnie. Więc to mogą być Transformersy, to mogą być jakieś Avengersy. A chodzisz na te same filmy czasami kilka razy? Ale nie. Prędzej oglądam filmy na Netflixie, które oglądałem kiedyś w kinie. Też w ramach procesu odmóżdżenia. Czasem chodzę, kiedy naprawdę mi się coś spodoba, wtedy rzeczywiście, ale nie, traktuję rozrywkę bardzo tak powierzchownie, tę kinową, więc tak, ja to nazywam odchorowuję, tak? Czyli mam kontakt... Ale filmy są dla ciebie ważne, bo je widać w wielu postach, tak? Tak, znaczy inaczej, po pierwsze, może nie tyle są ważne, co są dużą częścią mojego życia, ja je konsumuję. Nie jestem
kinomaniakiem, w sensie ale takim... Ale konsumujesz historię, czy tak, efekty, właśnie, czy... też patrzę na to z punktu widzenia takiego troszeczkę speca od opowiadania historii, natomiast ja nie lubię filmów, to może zabrzmi dziwnie, ale ja nie lubię filmów prawdziwych. W sensie takich, które pokazują prawdziwe problemy, prawdziwe emocje i tak dalej. Ja chodzę do kina się odmurzyć. I ja czyli nie chcesz takiej lekkiej rozrywki. Tak, dokładnie. Ja nie pójdę na Dom Zły, czy inną salę samobójców, dlatego że, okej, to są dzieła kinematografii. I to są prawdziwe problemy. To są prawdziwe problemy, a ja tego nie chcę. I one z tobą zostaną po obejrzeniu tego filmu. Ja dziękuję bardzo. Ja potrzebuję, żeby było mniej na mojej głowie, a nie więcej. Bo tego nie da się odzobaczyć. Tak, więc idę sobie na Transformersy, czy inne tam Avengersy. A twój ulubiony film to? O Jezu, nie mam ulubionego filmu, wiesz, bo to jest tak, mam że... Mam takie pytanie za tobą napisane. Spoko, wierzę, ale odpowiem ci na nie w ten sposób. To jest tak jak pytanie o ulubioną książkę, czy ulubiony utwór muzyczny, zespół i tak dalej. Miałem, jak miałem 15 lat. I miałem za sobą 50 książek może. I miałem za sobą, nie wiem, 20-30 zespołów muzycznych i ileś tam filmów, nie? Ale potem tak jakby robi się 1000 książek, filmów i tak dalej, to się okazuje, że nie da się ich porównać ze sobą. Każdy jest inny w jakiś sposób, więc o ile łatwo mieć jeden z 10 ulubiony, o tyle nie jest łatwo mieć jeden z 1000 ulubiony, więc wiesz, mogę ci powiedzieć, że kocham film na przykład, nie wiem, Podejrzani, Usual Suspects, nie wiem jak to było po polsku, ale właśnie, chyba Podejrzani. Genialny film. Genialny film. Milczenie owiec, 7, nie? Jakieś... Czyli takie trudne kino. Znaczy trudne. Kocham Avengersów, tak? Jakby też Batmana w wersji tam nolanowskiej i pewnie parę innych, ale to widzisz, jakbym się pomacał z jakąś kategorią filmową, to bym znalazł tam kilka perełek, które uwielbiam, tak? I potem, wiesz, pogadajmy o komediach, czyli horrorach. Netflix jest dla ciebie dobrym medium, bo można łatwo wybrać, przełączyć i tak dalej. To jest jedna rzecz, plus Netflix jest dla mnie dobrym medium, dlatego, że on zaspokaja różne takie dzikie gusta, to znaczy, że na przykład na Netflixie jest łatwy dostęp choćby do bollywoodzkich filmów, tak. Które wielbię całkowicie, a... No normalni ludzie nie oglądają Bollywoodu, bo ja już nie to było. No. Ale wiesz co, ja a propos Spotify'a miałem ciekawą dyskusję ostatnio w domu, bo ja zauważyłem, ja mam bardzo dużą kolekcję fizycznych CD i long play, ale od kiedy jest Spotify, ja zauważyłem, że ja nie wpisuję zespołu czy piosenki, tylko wpisuję ten taki stan ducha, w jakim jestem. No i spoko. I niech, tak, niech muzyka, ci algorytm służy, muzyka do nie? gotowania i pojawia się playlista, boom, absolutnie. I ja gotuję, nie? No. I jest dokładnie taki, a jak nie, to zmieniam, bo tych zawsze propozycji jest kilka. I to było dość ciekawe, takie odkrycie, że można. Że można, tak. I teraz mi wytłumaczyłeś, dlaczego tak to działa, bo to pole się rozszerzyło do tysiące czy dziesięciu tysięcy. Ciężko mieć ulubionych, nie? Już wtedy. Tak. Bo one mają różne momenty w życiu. Mhm. Jaki wpływ miał kryzys, który mamy epidemiologiczny, na światowe marki? To powiem ci tak, nie zniżając się do jakiejś konkretnej marki i nawet nie zniżając się do koronawirusa, bo my jakby mamy te dane z poprzednich kryzysów różnych, natomiast badania pokazują, że w momencie, kiedy uderza nas kryzys, jakaś taka niestandardowa sytuacja, zanika klasa średnia. To znaczy, że Kowalski, którego dochody zostały mocno uszczuplone, on mocniej, intensywniej ogląda każdą złotówkę, którą ma wydać i podejmuje jedną z dwóch decyzji. Albo wybiera coś najlepsze w swojej klasie, jeśli ma wydać, to niech to będzie czyli wydane dobrze. Czyli wskakuje na wyższą półkę? Tak, jakby wysokie marki, marki luksusowe zdobywają klientów w czasach pandemii. A druga rzecz, on może być mu wszystko jedno w danej kategorii i on w tym momencie wybierze najtańszą. I zanika ta cała klasa średnia, która znajdowała swoich klientów gdzieś tam po drodze, natomiast w kryzysie okazuje się, że albo wybierasz najlepszych i wolisz wydać troszeczkę więcej, ale jednak kupić albo porządnie, ekonomia. Albo wybierasz najtańszych, najszybszych i tak dalej, i tak dalej i cały ten średni segment się rozmywa. To bardzo fajnie widać po sprzedaży samochodów, gdzie Mercedes na przykład notuje w tej chwili rekordowe wyniki sprzedaży, pomimo tego, że my uważamy, kurczę, ekonomia idzie w dół, ale ludzie na przykład zastępują sobie tym Mercedesem wycieczkę, na którą nie mogą pojechać. To jest i ekonomicznie mogą sobie to uzasadnić. Mogą tak? sobie to uzasadnić i mówisz, dobra, ja kupuję tego Mercedesa, którego wcześniej bym nie kupił, kupię mu samochód klasy średniej, jako pocieszenie za to, że nie pojechałem na wycieczkę. To ciekawe. Jakie trendy według ciebie w nadchodzących czasach będą przeważały? Różne i w zależności od tego, o jakiej grupie konsumentów rozmawiamy. Dlatego, że wiesz, mamy bardzo często sprzeczne trendy.
Czyli, nie wiem, mamy z jednej strony trend, gdzie rosną produkty zupełnie naturalne i tak dalej, czyli wiesz, kupujesz sobie w knajpie czy w sklepie naturalne soki, bez konserwantów, pitu, śmitu, a z drugiej strony drugą kategorią, która rośnie najszybciej, są energetyki. Które są czystą chemią. Które są czystą chemią i są zaprzeczeniem tego naturalnego trendu. Więc... I często kupowane przez te same osoby. Tak, właśnie, bo my nie mamy żadnego problemu, żeby utrzymać dwa sprzeczne ze sobą poglądy, więc, więc tutaj trendy są oczywiście, zmieniają się jakieś tam, nie wiem, modele zakupowe i tak dalej, tak jak jeszcze 10-15 lat temu jeździliśmy z wózkiem, wiesz, raz na tydzień, czy z samochodem właściwie raz na tydzień po zakupy, tak w tej chwili preferujemy jednak ten model, który ma Lidl, czy Żabka, czy cokolwiek innego, tak? Że częściej robimy. Że częściej robimy mniejsze zakupy, bliżej domu. Albo robimy je poprzez dostawy do domów, tak? Też. Zakupy przez internet są trendem, więc wiesz, w zależności od tego, z którym obszarem rynku byśmy się pomacali i z jaką grupą konsumentów, to tam różne trendy możemy zobaczyć. Jaki gadżet jest tym, bez którego nie możesz się obejść? Jestem strasznym gadżeciarzem, ale... Dlatego się zastanawiam. Wiesz co, wydaje mi Paweł się, Paweł mówił, że musimy szybko skończyć nagranie, bo jest zaraz konferencja Apple. Jest konferencja Apple dzisiaj. Ja dzisiaj czczę jabłko. Nie wiem, dlaczego ja tu siedzę. Więc to, ale właśnie a propos Apple. Uważam, że AirPodsy są jednym z najlepszych wynalazków. Jedynki, dwójki, czy to nie ma znaczenia? Pro. Bo mają wygłuszenie. I to jest cudowna funkcja, która bardzo pomaga w różnych jakichś tam hałaśliwych środowiskach. To jest jedna z takich rzeczy, wiesz co, Apple jest w ogóle mistrzem robienia rzeczy, których nie wiedziałeś, że potrzebujesz. Takie słuchawki z wygłuszeniem są już od lat. Bose je, ja miałem, nie wiem, tak, ale nie, to nawet nie mówię o wygłuszeniu, wiesz, mówię bardziej, na przykład pierwsza Retina. Retina display. Masz komputer z retiną, czyli wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości, potem siadasz do zwykłego komputera i myślisz, wow, coś jest nie tak, ale nie potrafię dokładnie powiedzieć co. Mało tego, nie przeszkadzało mi to przez ostatnie 10 lat, ale teraz mi przeszkadza. To samo jest z, nie wiem, różnymi pierdołami jakimiś takimi. Mam klawiaturę do iPada, tę nową taką, która unosi iPada minimalnie, kiedy go Jezu, jakie to jest fajne. I teraz miałem poprzednią klawiaturę do tego samego iPada. I nie było problemu. I to było gorsze. Znaczy inaczej, jak teraz się na nią przesiadam, mówię, o rany, jak można było bez tego, ale to są drobne rzeczy. Pierdoły, tak? Nie wiem, czy możemy tak mówić. Tutaj możemy, się, możemy. Dzieci słuchają. Gorsze rzeczy były. Gorsze rzeczy tu padały. Dobrze, więc, ale zupełnie poważnie, gdybym miał powiedzieć o gadżecie, bez którego właściwie się nie ruszam, to są AirPodsy. Mam teraz w kieszeni i właściwie... Nie zawaham się ich użyć. Nie zawaham się ich użyć, ale wiesz, wychodzę ze spotkania, zakładam słuchawki na uszy i albo się odcinam, bo muzyka, albo załatwiam sobie różne sprawy. Jest pewien poziom niebezpieczeństwa na ulicy, jak jesteś wygłuszanych słuchawkach. Ale nie wygłuszam, nie. Wygłuszam jakby tylko w głośnych środowiskach. Tutaj bardziej mi chodzi o to, że wiesz, wkładasz i... kontrola, tak? Czyli mówisz do Siri graj muzykę, no to ci gra muzykę. I mówisz do Siri zadzwoń do firmy, no to dzwoni do firmy. Ja właściwie jestem w stanie w takim płynnym trybie rozmowy z Siri. Tak. Drugi gadżet to jest samochód. Samochód, który też tak naprawdę, jak na to spojrzysz, to Natalia Hatalska powiedziała to kilka lat temu, bardzo lubię ten cytat, że samochód jest next mobile device. Bo samochód jest właściwie mobile device, tak? Bardzo mobile, bardzo mobile, ale... Ale nie był podłączony do sieci, myśmy mobile devices do tej pory kojarzyli właśnie z takimi telefonami czy czymkolwiek innym, bo się okazuje, że samochód podłączony do internetu to jest mobile device. Tak. I jeszcze niedługo przyjedzie tam, gdzie go potrzebujesz. Tak, więc to w ten sposób wygląda i spędzam bardzo dużo czasu w samochodzie. I jednym z właściwie podstawowych kryteriów wyboru samochodu jest dla mnie to, w jaki sposób on jest tym mobile device, tak? Czyli jak on nie się, silnik, nie osiągi. Naprawdę. W sensie takim, że silnik zawsze mogę kupić, w sensie takim, że dopłacę i będę miał większy. Natomiast w jaki sposób on się łączy z moim telefonem, w jaki sposób on się łączy właśnie z tą Siri, od której też jestem mocno uzależniony i jakby inne takie cudawianki. Bo jak on się nie łączy z tym, dzisiaj już to właściwie ciężko kupić, ale kiedyś to było... Mówisz do człowieka, który ma nastoletni samochód i nie ma potrzeby go wymienić, więc... No więc nie Czyli ja chodzę ciągle z tą starą Nokią. Nie, no ale...
Nie, nie. Wiesz, ale to jest wybór. U mnie to jest totalnie ekologiczny wybór. Ja mam biuro 780 metrów od domu. Wsiadam do samochodu, a nie, widzisz, no, ja jednak dużo jeżdżę, ale szczególnie teraz w COVID-zie przestałem korzystać z publicznego transportu, bo wcześniej korzystałem, nie? Natomiast wiesz, wsiadam do samochodu i mówię, tak, Siri, zabierz mnie na moje następne spotkanie. I w ogóle nic się nie muszę martwić. Nie wiesz, gdzie jest następne spotkanie. Nie mam żadnego pojęcia, jakby... Mapa pokazuje, tak? I ta inteligencja, z jednej strony ja sam dbam o to, żeby tam różne rzeczy w kalendarzu były pouzupełniane, ale z drugiej strony ta inteligencja mnie zadziwia czasem, jak ona mnie zna, bo nie wszystko oczywiście wpisuję w kalendarz. I ostatnio miałem taki mindfuck. Wsiadłem w samochód. To też dobrze brzmi, tak? Wsiadłem w samochód, a Siri mówi, jedziemy na sushi, nie? Ja mówię, skąd, kuna, wiesz, bo jechaliśmy. I ona dokładnie wiedziała, dokąd ja jadę. Ale to jest to spotkanie, które się powtarza? Nie, właśnie o to chodzi, że nie. E-mail? Nie mam zielonego pojęcia. W sensie takim, że kiedyś to rozkminię, ale tak, jak usiadłem z samochodu i Siri mówi, jedziemy na sushi. Ja mówię, no, tylko że nie wiem, skąd ona to wie. Porozmawiajmy tutaj, musimy mieć poważną rozmowę Siri, w tym związku. Musimy poważnie porozmawiać, tak? Skąd to wiesz? Ja jestem googlowy i androidowy i windowsowy, więc trochę inaczej, ale ja też miałem taką sytuację, że właśnie powtarzające się spotkanie, które nie było w kalendarzu i odpalam mapy i on pierwsza pozycja na mapie, którą możesz wybrać, to jest to. I to jest cudowne. Ja absolutnie jestem wielkim fanem. Wiem, że są ludzie, którzy mówią, dobra, ochrona prywatności, jakieś różne cudawianki, ale... A prywatność już nie istnieje. Istnieje i uważam, że jest walutą. W sensie takim, że tak. To znaczy, jeżeli że... potrafisz ją chronić. Tak, właśnie o to chodzi, że firmy sprzedają ci w tej chwili prywatność. Tak. Czyli to, co Apple uczynił częścią swojej strategii komunikacji w tej chwili. Od 2 lat właściwie oni konsekwentnie mówią, że iPhone równa się privacy. Że w ogóle Apple ekosystem tak równa się mówiło, że bezpieczeństwo. Dokładnie tak. I to ma wartość. Czyli ludzie za to płacą, że jakby masz tę prywatność. Znowu podtrzymując sprzeczne przekonania, jednocześnie sprzedają wszystkie swoje dane na Facebooku i tak dalej. Ale potem płacisz za telefon, który ci oferuje lepszą prywatność, tak? Więc mówisz, chciałem wrócić do twoich rozmów z Siri. Okej. Okay. Czy Voice jest taką drugą, kolejną falą rozwoju na interfejsu? Tak. Uważam, że to jest w ogóle ostateczna faza rozwoju interfejsu. No jeszcze możemy mieć Elona Dobra, Maska. Neuronowy, spoko, ale mamy czas. Generalnie chodzi o to, że jeśli nie mamy Voice'u, czyli nie mamy tej komunikacji głosowej, to urządzenia muszą mieć formę. To znaczy, że telefon musi być tabliczką, którą tam, wiesz, przykładasz do ucha. Glinianą z rysikiem. I musisz do niej, i musi coś wyświetlać, żebyś mógł z nim w ogóle wchodzić w interakcję. Tak. Telefon sterowany głosem, czy w ogóle jakakolwiek technologia sterowana głosem, nie musi mieć formy. A telefon w ogóle był głosowym urządzeniem od początku, tak? Znaczy, właśnie nie. Rozmowa telefoniczna jest interfejsem głosowym, ale żeby powiedzieć temu telefonowi, że on ma wykręcić do firmy, to potrzebujesz kręcić. Mieć tarczę, potrzebujesz mieć guziki, potrzebujesz mieć różny ekran i różne inne cudawianki. To jest forma. Natomiast w momencie, kiedy jakby ten komputer, telefon, cokolwiek rozumie, co do niego mówisz, on nie potrzebuje mieć formy. To jest to, co ja na przykład doświadczam w słuchawkach, tak? Właśnie AirPodsy, dlatego powiedziałem, bo one pozbawiły to urządzenie formy. Ono gdzieś tam jest. Ono gdzieś tam jest. Czy ono jest w plecaku, czy ono jest w spodniach, czy ono jest gdziekolwiek indziej, w zasięgu, że tak powiem, czegokolwiek, tak? W zasięgu słuchawek. To wystarczy, że ja po prostu powiem, czego chcę i to urządzenie to robi. Jak długo musiałeś uczyć Siri swojego głosu i interakcji i siebie? Nie, w ogóle. Od razu? No od razu. W sensie takim, że jakby w angielskim... Ja się dobrze czuję z językiem. Studia kończyłem w języku angielskim i tak dalej, więc to. I to na przykład a propos w ogóle rozmów o technologii, to jest następne technologiczne wykluczenie. To znaczy, że język polski jest, czy jakikolwiek inny język, który nie jest angielskim, chińskim, jest technologicznym wykluczeniem, bo okazuje się, że kiedyś w ogóle robiłem, jak pisałem artykuł na gdzieś tam na ten temat, robiłem badania, polski jest 40. językiem pod względem liczebności mówienia na świecie, co oznacza, że żeby rozwijać jakieś aplikacje do języka polskiego, to musisz, tak, 39 krajów stoi przed nami w kolejce i to się bardziej opłaca niż dla polskiego, a to są takie rzeczy, które się łatwo nie transferują. To znaczy, że o ile, powiedzmy, wiesz, system operacyjny napisany na telefon, tam go przetłumaczysz, się nic wielkiego nie dzieje, to algorytmy do przetwarzania mowy, gramatyki tak i tak dalej, już nie tak łatwo. A chciałem z technologii na tym voice przejść, tym głosie przejść do marketingu. Okay. Jak bardzo zmieni się marketing przez to, że będziemy używali coraz bardziej technologii porozumiewania się z urządzeniami przez głos?
Zmieni się kilka rzeczy, to znaczy, że na przykład zmieni się kwestia choćby pozycjonowania, tak? To znaczy, że w tej chwili, jeśli komunikujesz się tekstem, no to jeśli potrzebujesz znaleźć informację, to idziesz na Google, piszesz ją i dostajesz stronę z wynikami. I możesz sobie wybrać ten wynik, oczywiście Google to w jakiś sposób pozycjonuje, ale to jest pewnego rodzaju przestrzenna komunikacja. W głosie mamy czasową komunikację, czyli ja nie mogę dostać wszystkich wyników naraz, a ja będę musiał dostać po kolei. Pozycja tego, co dostaniesz w głosie jako pierwsze, jeszcze bardziej ważna niż bycie na pierwszej stronie Google. Na pierwszej stronie Google, bo na Google jakby głosem, znaczy wzrokiem jestem w stanie ogarnąć 10, a tutaj niekoniecznie. Inni gracze niż Google, dlatego że oczywiście, że Google ma swoje tam zasługi w voice, ale Amazon i Alexa to jest zupełnie inna liga, zupełnie inny gracz. Zobacz, masz u nas jakby Alexa nie jest popularna, dlatego że no ona też nie mówi po polsku, więc to w ten sposób, ale ona strasznie dużo potrafi. No skillsy można robić, są firmy, które generują skillsy. Tak. Więc skillsy do Alexy to jest zupełnie inne pole jakby konkurencji marketingowej. To jest to tak jak rzecz. Robienie strony internetowej, czy tam tak, portalu jakiegoś. W pewnym tak? momencie trafiasz na zupełnie nowe medium i okazuje się, że to medium jest miejscem, gdzie cię do tej pory nie było. Tak? To znaczy, że nie wiem, prowadzisz firmę i budzisz się pewnego dnia i nie jesteś na Instagramie, dlatego że jak zakładałeś firmę, to nie było Instagrama. Dzisiaj się budzisz i nie jesteś na Alexie. W Polsce może nie jest to jakiś tam wielki rynek, jeszcze. Ale w Ameryce tak. I mówisz, kurczę blaty, przegapiłem zupełnie inny kawałek rynku, tak? Nie googlowy, a ten. Czy więc... TikTok, gdzie nasi politycy brylują niesamowicie. Tak, TikTok, no właśnie. Kolejny fenomen i TikTok jest dzisiaj w tym miejscu, w którym YouTube był 15 lat temu. Ale Snap był też jakiś czas temu i zniknął. Instagram, także my nie wiemy właściwie, która technologia przetrwa, która nie. No ale to nie jest kwestia tego, żeby tego nie robić, tylko właśnie, żeby jednak mieć jakiś tylny palnik w firmie. Który próbuje nowych rzeczy. I dobra, Snap nie wyszedł, zamykamy dywizję Snapa i otwieramy dywizję TikToka i zaczynamy robić coś tam na TikToku. Jaką masz supermoc? Umiem opowiadać, tak? Umiem sprzedawać słowami, No ale jesteś superbohaterem, więc... Batman nie ma żadnej supermocy. Batman jest superbogaty, więc generalnie... I to jest twoja supermoc? Nie, to Batman jest superbogaty. Czyli opowiadanie historii? Ja mam, stosunek do pieniędzy taki, że nie obchodzą mnie specjalnie. Znaczy, oczywiście mówi to człowiek, który jest najedzony, nie? Zupełnie inaczej o pieniądzach myśli człowiek, który jest głodny. Natomiast ja zawsze się śmiałem, że ja potrafię zarabiać pieniądze, ale one mnie tak specjalnie nie obchodzą. Jak robisz coś dla pieniędzy, tylko i wyłącznie dla pieniędzy, to nie zadziała. To nie zadziała, nie? A jak robisz coś przy okazji, to jakby pieniądze się z tego pojawiają. Nie o pieniądzach, chciałem tylko twojej supermocy. Znaczy tak, tylko że widzisz, zarabianie pieniędzy jest pewnego rodzaju supermocą. Okay. Opowiadanie historii, przekonywanie jest pewnego rodzaju supermocą. Zadam inaczej to pytanie. Dobra. Bo ci błądzisz. A usiłujesz mnie doprowadzić do jakiegoś miejsca? Nie chcesz doprowadzić, bo ja uważam, że mamy jedną supermoc. Okay. Wymyśliłem kiedyś pytanie pomocnicze. Ej, to powiedz mi! Ja nie znam twojej supermocy. Ej, powiedziałeś, że mamy jedną supermoc. Ja znam swoją, zajęło mi chwilę. Dobra. Jaką masz tajną broń? Nie mam. Nie, jakby jeśli sięgasz tak głęboko, ja być może nie mam takich głębokich przemyśleń, wiesz, o swoim życiu. Ja jestem człowiekiem, który dosyć twardo stąpa po ziemi. Ja żyję w danych. Jakby ten stratek, którym jestem, to jest człowiek, który żyje w danych. Ja bardzo często mówię, że wiesz, ja nie mam też monopolu na rację czy jakieś inne rzeczy. Ja wam powiem, jak odkryć, czy to, co mówiłem, było prawdą, czy nie było prawdą, czy miałem rację, czy nie miałem racji. Nie mam na to absolutnie monopolu. Okay. Natomiast bardzo chętnie wam pokażę, co zmierzyć, zważyć, przebadać, żeby to było. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo przyspieszyło twój rozwój? Mógłbym przestać się źle odżywiać. Mógłbym? Mógłbyś zacząć się dobrze odżywiać? Jest to jakaś opcja, Jest to jakaś opcja, tak. Mam bardzo złe nawyki żywieniowe z czasów, kiedy tam mieszkałem w Ameryce i tak dalej, i tak mi zostało. Czyli fast food jest dobry? Fast food, tak, jest dobry. Znam to uczucie bardzo dobrze. No więc sam widzisz, nie? Mniej więcej ogarniam swoje życie, a propos planu, projektu, czy czegokolwiek innego. Jestem świadom tego, na co go marnuję.
W sensie jest jakaś... Ale robisz to z przyzwoleniem. Tak, znaczy może nie z przyzwyczajenia, świadomie. Przyzwoleniem. O właśnie, tak, to jest dobre słowo, z przyzwoleniem. Robię to świadomie, czyli na przykład, nie wiem, no... To kino na przykład, tak? Kino nie jest marnowaniem czasu, kino jest potrzebne. Natomiast, no come on, jakby... Przepraszam, to jest twoje życie, ja tylko je próbuję lepiej poznać i pokazać słuchaczom, nie. Tak? Uważam na przykład, wiesz, bo to jest kwestia tego, co wkładasz i co wyciągasz. I jak nie pójdę do kina, to będę psychicznie zrąbany w taki sposób, że nie będę w stanie robić niczego przez następne godziny, które przyjdą. Więc być może wydaje mi się, że oszczędziłem 2 godziny, że nie poszedłem do kina, ale siądę przed ekranem komputera i będę się gapił w ekran. Tak. To samo na przykład dotyczy snu. Uważam, że wysypianie się jest w ogóle najbardziej podstawową rzeczą, jaką możesz zrobić. 4-letnich bliźniąt. Tak. Współczuję, kiedyś to wróci do ciebie, absolutnie. Natomiast właśnie chodzi mi o to, że znowu bardzo dbam o mój sen okay. w tej całej dobie mojej, dlatego że wiem, że jak zarwę nockę, czy prześpię się nawet te 4 godziny czy 5, bo to jest dla mnie już za mało, o wiele, to ja następnego dnia będę funkcjonował, ja dociągnę do wieczora. Ale to nie będzie to samo. Ale będę siedział przed komputerem i zmarnuję 2 godziny na... gapienie się w ekran. Bo... Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Energia i satysfakcja to są 2 różne rzeczy dla introwertyka. Co daje ci... Dobrze, poproszę. To pytanie numer 1a. Co daje ci najwięcej satysfakcji w życiu? Praca, wydaje mi się. To znaczy, że ja bardzo lubię to, co robię. Czyli osiąganie, tworzenie tych strategii i wdrażanie. Tak. Patrzenie tak, o restauracji na to, opowiadałeś. Tak. Patrzenie na to, jak moi klienci robią rzeczy, w których gdzieś tam miałem malutki kawałeczek, uczestniczyłem, wrzuciłem jakiś tam kamyczek do tego ogródka i potem z tego wyrastają jakieś niesamowite to rzeczy. To pytanie 1b. Okay. Co daje ci najwięcej energii w życiu? To było pytanie o energię. Pytałeś o satysfakcję? O energię, dobra. Satysfakcję powiedziesz, że daje ci praca. Tak, ale czekaj, to jeszcze dokończę w takim razie, bo na przykład jeden dzień w miesiącu poświęcam na pracę dla organizacji pozarządowych, jakby pracę pro bono taką strategiczną, bo jest mnóstwo organizacji, które tego... I to jest coś, co mi daje na przykład świetnego kopa też. Takiego satysfakcji, tak? Energii kiedy... pewno też. Nie? Nie, to mnie zużywa. To mnie zużywa. Właśnie teraz pytasz introwertykę, więc odpowiedź 1b brzmi, najwięcej energii daje mi przebywanie z samym sobą. A kiedy przebywasz sam z sobą, oprócz samochodu, w którym jesteś z Siri? W domu mi się zdarza. Znaczy, mogę iść na rower. Ja bardzo dużo przebywam sam z sobą. Znaczy, że zobacz, w tej chwili jestem na wyjeździe, tak, i skończę tutaj robotę z tobą. Ja wracam do hotelu i wyciszenie, zen, tak, zen absolutnie. Dla tych, co słuchają od razu poza zen. Złożyłem te ręce i tak, i poza zen, wyciszenie, zen i tak dalej. I więc tak, ale na przykład właśnie ten czas w samochodzie, o którym wspomniałeś, dla mnie super. To znaczy, że mam bardzo często taki rytm, że kończę warsztat 8-godzinny, muszę zmienić miasto. I te parę godzin, które spędzam w samochodzie, mnie odstresowuje, mnie w ogóle, wiesz. 3 rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata, to? Czekaj, ale robić w sensie... nie mogę robić tego, co robię teraz? A kto ci zabroni? Ja ci bronić nie będę. Nie, to znaczy, wiesz co, COVID nas troszeczkę tak jakby uświadomił na temat rzeczy, które my chcemy robić, a niekoniecznie docenialiśmy je, kiedy mogliśmy, a ten, więc ja bym chciał regularnie jeździć na urlop taki dosyć aktywny, jak zawsze jeździłem, tak? Czyli jechać... Ze zwiedzaniem i tak ze zwiedzaniem, tak. Jechać do kawałka świata, gdzie jedynym usprawiedliwieniem jest Bokuna nie byłem, tak? Więc to. To jest jedna rzecz. Chciałbym nadal występować i robić to, co robię, dlatego, że w tym kontekście moje życie uważam, że jest spoko. Tu nie chciałbym niczego zmienić. Jest kilka rzeczy, z którymi się macam w tej chwili. One mi sprawiają trudność od zawsze, czyli na przykład wideo. Ja sobie wyobrażam, że chciałbym więcej wideo robić, nie wiem, rozkręcić kanał na YouTubie czy cokolwiek innego. Jest to dla mnie problematyczne, tak? Dlaczego jest to dla ciebie problematyczne? Bo nie umiem w wideo, nie lubię się z wideo. Ale 1:1, czy...? Znaczy inaczej. Ja zawsze, słowo pisane było dla mnie lepsze niż gadka. Mam jakieś takie przeświadczenie, że ludzie nie chcieliby gadającej głowy. A to fakt.
I myśmy dlatego na przykład z Markiem Jankowskim zrobili podcast, a nie zrobiliśmy wideo, jak zaczynaliśmy, bo zrobiliśmy sobie taką szybką analizę i okazało się, że wideo to będą gadające głowy, więc my stwierdziliśmy, nie, niech ludzie tego słuchają, a niekoniecznie muszą nas oglądać, tak? Litości, oszczędźmy im tego. Więc to samo, co ty mówisz, tak? Więcej ludzi cię słucha niż ogląda, bo... Ale ja wolę na przykład mówić, czy też rozmawiać, niż pisać. Dla mnie zrobienie newslettera jest okay. Po prostu... olbrzymim, nieosiągalnym taskiem, żeby to wychodziło regularnie. To możemy się wymienić, nie? Jakby ty będziesz nagrywał moje wideo, a ja będę pisał twoje newslettery. Proszę państwa, właśnie powstaje nowy podmiot gospodarczy. No nie, ale widzisz, ja mam dokładnie ten problem, o którym ty mówisz, wideo. Czyli jeśli ja mam to wszystko ustawić... Czyli trzecia, że za 3 lata to byłoby więcej kontentu wideo. Więcej kontentu wideo, bo ja sobie... TikToka to są krótkie formy. Jasne. Mam konto na TikToku, przepraszam, ale tam nic nie ma. Ale widzisz, a propos tego tylnego palnika, tak? Założyłem konto, zarezerwowałem nazwę, zobaczę, co tam z tym będzie. Instagram, z którego się trochę śmiałeś, przez nie, nie bardzo... śmiałem się, ja nie, to ale czekaj, nie, właśnie, to nie ma co podziwiać, dlatego, że on przez bardzo długi czas był moim tylnym palnikiem. I co się stało, że wystrzelił? Nic się kurwa nie stało, w sensie takim, że nie, bo on nie wystrzelił. On się jakby organicznie, powolutku sobie rośnie i tak to dalej. To przez ile lat się dochodzi do 18 tysięcy followerów? Od początku istnienia Instagrama. Okay. Także to, wiesz, o tym rozmawiamy, lata jakby tylnego palnika. Czyli moje 1322 nie ma problemu, jeszcze mam spokojnie, czas jakby sobą. Dojdziesz do tego. Natomiast tutaj chodzi o to, że wiesz, moje analizy, czyli ta bezduszna część mnie stratek, mówi, Paweł, ludzie korzystają z wideo coraz więcej. To widać, tak? W danych i tak dalej. Masz być, zasada jakby strategiczna jest taka, idź tam, gdzie jest uwaga twoich klientów, więc masz być na wideo. A potem siadam przed tym i mówię, no nie, wolę ten newsletter napisać. To Wayne Gretzky, taki słynny hokeista, zawsze mówił, że trzeba, jak było na pytanie... Idź tam, gdzie jest krążek. Jaka jest tajemnica twojego sukcesu, zawsze jadę tam, gdzie krążek będzie. Tak, dokładnie. Nie gdzie jest, gdzie będzie, tak? To jest to. Książka, która? Którą... Przeczytałem ostatnio, tego się nie spodziewałeś, nie? Książka, którą przeczytałem ostatnio, nazywa się Catalyst. Jest to perswazji, bo ja właściwie takie książki czytam zawodowo. Książka, którą napiszę, czwarta moja, będzie o kulturze, jak dojrzeję do tego. Kolejny projekt na tylnym palniku. Książka... Kulturze organizacji? Tak, kulturze organizacji. Znaczy ja bardzo mocno wierzę w to, że kultura organizacji jest jej przewagą konkurencyjną dzisiaj. Czyli my jakby w tym świecie produktów podobnych do siebie płacimy za to, jak firma coś robi, a nie co sprzedaje. Więc to. Pawle, co chciałbyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy? Że nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. To była taka reklama w kwintesencji. No nie, ale... A z naszej opowieści i rozmowy? Zakładam, że każdy wynosi coś dla siebie. To znaczy, że jedną z takich ważniejszych rzeczy, które padły na samym początku, to jest to, że to planowanie, to co mówiłeś o tym łączeniu kropek, tak? To planowanie nie da się zaplanować do końca. Czyli karma i dharma, to co cię spotyka. Ale dharma jest ważną rzeczą, o której mało kto wie. Tak? No więc właśnie. Ja to nazywam budowaniem mostów z tego, co spływa w dół rzeki. No więc absolutnie tak. Jakby to, co cię spotyka, to jest jedna rzecz. Możesz się wściekać, ale to, co z tym zrobisz, to jest ten budulec właśnie, tak? Więc spływają różne rzeczy, ale jest budulec. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo wam dziękuję. Jak co czwartek o czwartej, specjalnie dla was, super interesujący goście. Zapraszamy już za tydzień.